Krishna. Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady drugiej sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie obecności stwierdzam, że jesteśmy w komplecie. Ja tą listę obecności sprawdziłem. A więc możemy i teraz musimy tą listę zatwierdzić, bo ja wizualnie tą listę widziałem, podpisywałem tą listę, ale musimy poprzez głosowanie tą listę zaakceptować, swoją obecność na sesji. Jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady sesji drugiej, podejmować stosowne uchwały. Bardzo serdecznie witam na obradach sesji zastępcę burmistrza pana wiceburmistrza. Witam serdecznie panią skarbnik, panią Martę Teśli. Witam was, szanowni radni. Jest to druga sesja, jest obecność państwa sołtysów, dlatego proponowałbym, żeby radni przedstawili się sołtysom. Proszę podać imię, nazwisko i jakie okręgi czy miejscowość reprezentujecie. Począwszy od lewej strony, poprosimy pana. Daniel Rzeczer, jeszcze z Polanowa, okręg wyborczy numer 1. Kawałek Żydowa, który jest przy DPS-ie. Dorota Wójcicka-Pupowicz, jestem z Polanowa, okręg wyborczy.
Rzymskie łamane przez 8, przez 18 z dnia dzisiejszego i uchwała numer 2 rzymskie przez 9, przez 18 z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2018-2030. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Jeszcze proponuję projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia dla pana burmistrza Polanowa, bo na poprzedniej sesji było zaprzysiężenie pana burmistrza, więc w związku z tym musimy ten projekt uchwały również wprowadzić do porządku obrad. Szanowni radni, musimy ten porządek obrad poszerzony o te trzy projekty uchwał, które wniósł pan burmistrz i moja osoba, przegłosować, dlatego też kto jest za porządkiem obrad w tej wersji poszerzone o te trzy projekty uchwał, które zostały państwu przedstawione. Proszę o przegłosowanie. Czekamy na planszę. Więc jednomyślnie przyjęliśmy porządek obrad. Wszyscy radni byli za tym porządkiem obrad, który szanowni państwo usłyszeliście. Do oglądu był protokół z poprzedniej pierwszej sesji Rady Miejskiej. W Polanowie nie otrzymałem żadnych uwag dotyczących, więc ten protokół przyjmę bez głosowania. Bardzo proszę pana zastępcę burmistrza, pana Piotra Górniaka. Ja muszę państwu powiedzieć, że pan burmistrz Grzegorzewski uczestniczy w obradach Dorowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i będzie uczestniczył w obradach drugiej sesji, ale no dojedzie do nas. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, co prawda niewiele czasu minęło od pierwszej sesji, bo chyba około tygodnia. W związku z tym tych informacji jest niewiele, aczkolwiek dość ważne. Jak państwo wiecie i widzicie, trwają prace na roboty drogowe na terenie gminy Polanów. I mamy kilka takich zadań inwestycyjnych związanych z robotami drogowymi. Pierwsza to jest już od dłuższego czasu trwająca inwestycja w Kościernicy, to przebudowa przejścia przez Kościernicę. To jest znaczna kwota, bo ponad 4 300 tysięcy. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tutaj robię tą pełną informację, bo czasami się ukazuje na stronie internetowej, czy też na Facebooku, informacja skrócona. Więc to jest głównym inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale również gmina Polanów jest tam udziałowcem finansowym. W tym przypadku kwota 50 tysięcy złotych. Druga inwestycja, również na drodze wojewódzkiej 206, to jest na trasie z Polanowa do kierunek Miastko. Na tym odcinku do Warglewa jest robiony ostatni etap, trwa w tej chwili te prace miesięczne końcowe, powinno być na dzień to ukończone. Również inwestorem jest to Zarząd Dróg Wojewódzkich. I to jest ostatni odcinek, najbardziej niebezpieczny chyba odnośnie tego przejazdu od mostu tutaj w kierunku Polanowa. Tam również będą jeszcze dodatkowo zastosowane bariery ochronne, tak żeby to bezpieczeństwo było maksymalnie zabezpieczone. Jak państwo wiecie, bardzo długo trwała sprawa odnośnie wycięcia tych drzew, żeby tą drogę zrobić, musiały być usunięte, na ich miejsce właśnie będą te bariery. I trzecie zadanie takie inwestycyjne, zresztą na ostatniej sesji Rada podejmowała uchwałę odnośnie ulicy Zacisze. Został rozpoczęty remont ulicy Zacisze. Nie w granicach 200 kilku metrów, jest to początek, oczywiście nie całość tej drogi, początek i finansowanie
tego przedsięwzięcia to jest nadleśnictwo Polanów 100 tysięcy złotych i 25 tysięcy złotych. Gmina Polanów również to na ostatniej sesji taka uchwała była, żeby to szybko, sprawnie zrobić. Szanowni Państwo, zbliża się zima, do tej pory nam sprzyja i tutaj nie możemy powiedzieć, ale może być niespodzianka, na południu Polski już się tam różne słyszy sygnały odnośnie bezpieczeństwa. W związku z tym tradycyjnie robimy taką informację dla Państwa podczas przerwy. Zostanie ona przekazana odnośnie kto za jakie drogi odpowiada z telefonami kontaktowymi. To również otrzymają radni. Czasami jest tak, że trzeba interweniować. W związku z tym też macie Państwo, niekoniecznie to trzeba do burmistrza czy też zastępcy dzwonić, żeby tę informację przekazać, że tam coś nie wychodzi. Można bezpośrednio, powiem więcej. Nawet większe są efekty, jak to robi, nie wiem, sołtys radny, bo to tak wie bezpośrednio, a tak to się nawarstwia sprawdzania, a powiedzmy, żeby to przyspieszyć. Bo sprawnie proponujemy również z tych telefonów korzystać przez Państwa. I tu mówię o drogach wojewódzkich, powiatowych. W przypadku dróg gminnych, mówimy o Polanowie, czy też powiedzmy dróg gminnych, to jest Zakład Usług Komunalnych, ale również będziemy podnajmować różne instytucje, czy też nawet rolników, tak jak było praktykowane w poprzednich latach, gdyby były drogi nieprzejezdne w szczególnych sytuacjach. I tu koordynatorem jest pan Jerzy Chirowicz, również ten telefon do niego jest. Nie można bezpośrednio, powiedzmy, dawać temu Kowalskiemu w cudzysłowie tego zlecenia, tylko poprzez pana Chirowicza, żeby on to koordynował, na to ograniczone środki. To też nie może być tak, że no, troszkę popadało mi, Boże, nie mogę przejechać i trzeba by coś robić. Nie, to musi być no, w jakiś sposób dla bezpieczeństwa wszystko, niemniej jednak zdrowy rozsądek jest wskazany. Szanowni Państwo, nie tak dawno, bo odbyła się druga takie jakieś szkolenie odnośnie tak zwane czyste powietrze, mówimy o to wsparciu dla mieszkańców naszej gminy dotyczący energii ocieplenia odnośnie funkcjonowania termomodernizacji obiektów, możliwości skorzystania dofinansowania. Jedno odbyło się w Domu Kultury, tam było około setki, teraz było około 40 nie tak dawno w bibliotece. Różne firmy to przedstawiały, jedno to robił Wojewódzki Fundusz, drugie firma specjalistyczna, ale wiem, że dzisiaj nawet pytałem, to pani trochę tym zajmuje, że jest zainteresowanie i tutaj zainteresowane osoby, my jako urząd, nasi pracownicy, będziemy ich wspomagać. Także mogą się zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska i tam otrzymają osobną pomoc. Jak Państwo widzicie, kończy się etap budowania centrum przesiadkowego. W tej chwili trwają prace takie wykończeniowe, ale robimy pewną już modernizację dla dobra stojących na tym dworcu w cudzysłowie, bo to jest centrum przesiadkowe związane z rowerami. Bo taka była możliwość budowania tej inwestycji. Będzie zabezpieczone dwa takie segmenty, te zewnętrzne, z takim bezpiecznym szkłem. Coś jak na wzór przystanku autobusowego, tak żeby nie wiało. W tamtym miejscu rzeczywiście mocno wieje i tutaj dzisiejsze właśnie zmiany w budżecie dotyczą tej inwestycji również, bo firma, która to wykona, już przygotowuje się do tego, niemniej jednak formalnie musimy to zlecić i wykonać. I to będzie jeszcze w miesiącu grudniu, chcemy to zrealizować tak, żeby z oczekującym się na autobus to mogli z tego skorzystać. Oczywiście to nie może być taka przeczekiwalnia na dłuższą metę. Dla innych osób będziemy z tego tutaj starali się egzekwować poprzez Straż Miejską, ale również o stosowne regulaminy czy też opisy tego miejsca. W międzyczasie również mieliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Tutaj zarówno w imieniu samorządu pan przewodniczący, jak pan burmistrz złożone zostały życzenia. Było spotkanie z pracownikami socjalnymi. Myślę, że to była taka miła chwila, bo na tej codziennej pracy zawsze mają duży wysiłek i ciężko pracują. W związku z tym była taka okazja przekazać im najlepsze życzenia i chciałem podziękować w imieniu tych, którzy przyjechali. Spotkanie bardzo fajne, spotkanie przygotowane. Kolejna sprawa to wczoraj chociażby
Wczoraj chociażby w naszym szkole, w zespole szkół publicznych odbyło się spotkanie odnośnie piosenek, tekstów Młynarskiego, bardzo fajne spotkanie. Tutaj zespół szkół również przygotował to bardzo, bardzo fajnie. Tutaj duże, duże uznanie dla pani prowadzącej to spotkanie. Jak państwo wiecie, od właściwie niedawna mamy już naszych wybranych przedstawicieli władz powiatowych i wojewódzkich. Myślę, że już mamy tu pod tym chociaż względem jasność. Starostwo powiatowe, starostwa w dalszym ciągu jest pan Marian Hermanowicz, zastępcą jest Tesmer. Tak, przepraszam, chyba Marek Tesmer. Tesmer z Sianowa, przewodniczący również jest z Sianowa. Można by powiedzieć, że władza teraz się przesunęła z Polanowa do Sianowa, bo mniej więcej w tym samym układzie funkcjonują ci z Sianowa. W Urzędzie Marszałkowskim jest koalicja Komitetu Obywatelskiego i PSL-u, i również SLD, również wybrane są. I tutaj częstym gościem na terenie gminy Polano był pan... Jak się nazywa? Pan Tomasz Sobieraj jest wicemarszałkiem, marszałek jest ten sam. Członkowie zarządu zostali wybrani. Myślę, że to się powoli wszystko będzie rozkręcać i będzie można już wtedy też współpracować na poziomie zwłaszcza inwestycyjnym, gdzie tutaj no, korzystamy z tych funduszy na tyle, ile to jest możliwe. Szanowni Państwo, i tak już kończąc, dwie jeszcze takie rzeczy. Chciałbym zaprosić w imieniu organizatorów. W pierwszym przypadku to jest przedszkole i Rada Rodziców w Polanowie. Jest to spotkanie tak zwane Mikołajki pod naszym namiotem i to są 16 grudnia. Wszędzie Państwo dostaniecie plakaciki, tu przed chwilą zostały dostarczone z przedszkola. Prosiłbym sołtysów o rozwieszenie. I druga impreza jest to Zagroda Świętego Mikołaja 22 grudnia w sobotę od 13 do 16, również tamto od 13.30 do 16 w tym samym miejscu. Jest to taka nowość na naszym terenie, będzie renifer, będą no, specjalne powiedzmy dekoracje świąteczne w taki sposób, żeby tutaj no, jakiś jeszcze, mam nadzieję, że dodatkowo będę również, tak uzgodniliśmy zresztą popisem, że będą stoiska zarówno siedliscowe, ale również i stoiska sołeckie, bo tutaj już pan Felic i Polonski Ośrodek Kultury w tym uczestniczy. Ta sprawa jest finansowana, ta druga, przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką. To tyle z tej informacji, w tym takim, jeszcze jedna właśnie w zasadzie rzecz, jak Państwo wiedzą, zbliżają się święta, powoli będziemy dekorować również miasto, ale też będą dekoracje robione OSP Żydowo i OSP Nacław. Chcemy te choinki, które tam były, to one może nie do końca były takie piękne, ale chcemy je jeszcze bardziej udekorować, żeby były ładniejsze, jeszcze ładniej świecące. A również na terenie Polanowa będą, no powiedzmy, parę nowości dekoracyjnych związanych z najbliższymi świętami. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Szanowni radni, przystępujemy do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie na tę kadencję Rady. Szanowni radni, przez wiele lat współpracowałem z panem Andrzejem Ryłkiem, który był przez kilka kadencji moim zastępcą i ta współpraca układała nam się bardzo dobrze. Dlatego też zgłaszam kandydaturę pana Andrzeja Rybyka na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie. Czy pan Andrzej wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Czy są inne kandydatury? Jeszcze raz. Zapytam się, czy są inne kandydatury na wiceprzewodniczącego? Nie widzę. Bardzo proszę o zaprezentowanie się panie Andrzeju. Proszę powiedzieć,
coś o sobie. No cóż, jestem w Radzie Miejskiej od 6, to jest 6 moja kadencja. Jestem w drugiej kadencji Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Mam 57 lat, pochodzę z Sowinka. Tyle. To są pytania do, jeszcze do pana, Andrzeja. Do szanownych radnych. Nie widzę pytań. Wybór zastępcy przewodniczącego rady odbywa się w głosowaniu tajnym. Dlatego też posłużymy się urządzeniami do głosowania. Mamy już zakończone głosowanie. Wszyscy radni oddali swoje głosy. Odczytam wyniki głosowania. Szanowni radni, odczytam uchwałę nr 1 przez 2018 roku Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wybór radnego Andrzej Ryły na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Polanowie. Panie Andrzeju, proszę przyjąć serdeczne gratulacje od nas wszystkich tu obecnych. Sądzę, od szanownych radnych, taką w głosowaniu pan jednogłośnie otrzymał tą aprobatę. Sądzę, że dam tą funkcję wiceprzewodniczącego będzie pan w pełni sposób należyty dla dobra mieszkańców gminy Polanów. Wszystkich sądzę, że nasza współpraca pomiędzy radnymi i państwa sołtysami będzie się układać w sposób właściwy. Dziękuję serdecznie. Zrobimy sobie 5-minutową przerwę.
Przystępujemy do wyboru Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie. Ja przypominam, że głosowanie do komisji poszczególnych odbywa się poprzez głosowanie jawne. Informuję szanownych radnych, że wpłynęły zgłoszenia o tworzeniu dwóch klubów radnych. Klub radnych Wspólnota Wiejska. Pani radna, pani Maria Potocka, przewodnicząca klubu. Pan Piotr Wodyk i pan Mirosław Gajek. I utworzenie drugiego klubu radnych. Klub radnych łączy nas gmina. W osobach pan radny Jerzy Landowski, przewodniczący klubu. Józef Wilk, Andrzej Rywyk, Daniel Werner, Wioletta Konieczna, Janusz Parszczyński, Paweł Litwin, Dorota Wójcicka-Popowicz, Agnieszka Zelik. W myśl statutu klub mogą tworzyć radni w ilości 3 osób. Szanowni radni, poszczególne kluby zgłosiły swoje kandydatury, zresztą było to również ustalone z innymi radnymi. Składy poszczególnych komisji, kluby zgłosiły swoje kandydatury do poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej. Ze względu na to, że radny może uczestniczyć w pracach nie więcej niż w 2 komisjach stałych, a przewodniczący rady i tu wiceprzewodniczący, no tak zobowiązaliśmy się, że ja w poprzedniej kadencji uczestniczyłem praktycznie w większości posiedzeń rady, ale możemy uczestniczyć w jednych komisjach ze względu na inne obowiązki. W związku z tym liczebność musi być określona poszczególnych składów komisji. Statut nasz mówi, że komisja może liczyć od 5 do 7 członków. Ale jeżeli tutaj w naszej radzie jest 5 komisji, to ja taki wniosek formalny zgłoszę, żeby skład Komisji Rewizyjnej oraz skład Komisji Skarg Wniosków, te dwie komisje liczyły po 5 członków. Następnie komisje, pozostałe 3 komisje, gdzie no, odbywa się taka praca rzeczywiście dosyć obszerna, a więc Komisja Budżetowa i Infrastruktury, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa liczyła 6 członków. Bo przy ilości zwiększeniu do 7 nie wolno nam, bo po prostu każdy radny może, to co powiedziałem, uczestniczyć w pracach z prawem głosowania w 2 tylko komisjach. Czy są inne propozycje? Zgłaszam więc, jeżeli nie ma wniosek formalny, to poprzez głosowanie tego wniosku formalnego o zatwierdzenie ilości członków w komisjach Rady. A więc jeszcze raz powtarzam. Komisja Rewizyjna i Komisja Skarg i Wniosków, żeby liczyła 5 członków, natomiast Komisja Budżetowa i Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa liczyła 6 członków. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym wnioskiem formalnym? Proszę o przegłosowanie. Jeszcze proszę o podniesienie ręki.
wyniki głosowania. A więc jednogłośnie podjęliśmy, zatwierdziliśmy ten wniosek formalny. Wszyscy radni jesteśmy za tym, żeby skład ilościowy poszczególnych komisji w ten sposób wynosił. Więc jeszcze raz przypominam, rewizyjna i skarbnik wniosków po 5 członków, budżetowa, oświaty i komisja rolnictwa po 6 członków. I przystępujemy już do podejmowania uchwał odnośnie teraz przystępujemy do głosowania na poszczególne komisje i rozpoczniemy, tak jak macie szanowni radni w porządku obrad, komisja rewizyjna, a więc 5 radnych. Proszę o zgłoszenie kandydatów. Pan radny, pan Jerzy Lądowski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Chciałbym zgłosić do komisji rewizyjnej, zgodnie tutaj z przegłosowanym wnioskiem, 5 osób, które będą uczestniczyć w komisji rewizyjnej z zachowaniem oczywiście statutu miasta, tak, z zachowaniem z różnorodności wpływów, tak? I tutaj bym proponował pana Mirosława Gajka, panią Marzenę. Panie Mirosławie, ja będę się od razu pytał, czy wyraża zgodę. Pan Mirosław wyraża zgodę. Tak. Panią Marzenę Dzierżyńską. Czy pani wyraża zgodę? Panią Marię Pochorską. Tak, wyrażam zgodę. Czy pani wyraża panią zgodę? Wioletę tak, wyrażam zgodę. Konieczną i pana Daniela Wernera. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Jeszcze raz się zapytam. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. A więc zamykamy listę. I przystępujemy do głosowania. Dla wszystkich kandydatów. Całej piątki. A więc ja tylko czytam, kto jest za kandydaturą pana Gajka, pani Dzierżyński, pani Pokorskiej, pani Koniecznej i pana Wernera. Wyniki głosowania. A więc wszyscy kandydaci przeze mnie odczytani otrzymali po 15 głosów. Jednogłośnie zaakceptowaliśmy skład komisji. Bardzo proszę członków tej komisji o ukonstytuowanie się. Tutaj na tą salę obok. No 5 minut to przerwa. Będziemy robić takie przerwy.